104. Spróbujemy się przejechać na jakiś wschód słońca. Minus 9. Nie bardzo. Ciepło. Jesteśmy dobrze ubrani i przygotowani. To jest podstawa w takich historiach jak dzisiejsze. No i ruszamy. Zobaczymy, co nam dzień pokaże. Kompletnie ciemno. Jedna sekunda, jakieś ISO 300. O, jak ładnie. Spróbujemy. Czekamy, aż wszystko tutaj nam wyjdzie. Nie wiem, czy coś w ogóle widać na tym wideo. Póki co. Dosyć trudno podejść do rzeki, bo jednak nie wiadomo, gdzie jest lód, a gdzie ziemia, więc można szybko się znaleźć w dosyć nieciekawej sytuacji. Co my już tam mamy? Nie wiem, czy to widzicie, ale tam zaczyna być pięknie podświetlone niebo. Takim rzeczywiście krwistym kolorem. No, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie nam. Zmieniliśmy troszeczkę kompozycję. Niestety w tym krajobrazie jest bardzo dużo bałaganu i wyłowienie jakichś takich podstawowych elementów kompozycyjnych jest bardzo trudne. Bateria to się nam zaraz wyczerpie. Jak na zimie to po prostu jest minuta 8 i nie ma niczego. Łódkę, kawałek starczy. Pięknie się tamten. No jeszcze walczymy troszeczkę z różnymi kompozycjami. Jak to będzie wyglądało w domu się okaże. No może pokażę tutaj. O, jak to odwrócimy kamerkę. O, proszę bardzo. Taki obrazek, a tutaj miebrza w pełnej krasie. Zimno, piekielnie. Ale czego się nie robi dla lajków na Instagramach. Bardzo ładnie. Kolory bajeczne. Nic nie wskazywało, że tak się dzisiaj dzień potoczy. No jak słoneczko tam wyjdzie, może jeszcze mały spacer, ale moje buty niestety zostały przemoczone. Wlazłem do rzeki, nieświadom zagrożenia. O! W tle
odezwały się dzwony na poranne nabożeństwo. Nie wiem, czy pamiętacie, podobna sytuacja była niedawno w Dubaju. Też podczas wschodu słońca zaczęli mi śpiewać muezzini. A tutaj jesteśmy w zupełnie innej scenerii Biebrzańskiego Parku Narodowego. I cieszymy się pięknym wschodem słońca.